nie było takiego żadnego uprzedzenia. To wszystko się bardzo ładnie układało. Jak oni urządzali jakieś zabawy, to zapraszali Polaków, to młodzież, i ta młodzież z sobą współpracowała. Żyd nie zjadł, dopóki się nie pomodlił i nie zarobił. Jeszcze było otwarte getto. No to myśmy, dziewczynki, chodziły na złość. Za udzielanie jakiejkolwiek pomocy Żydom groziła kara śmierci. No, współczuli im i pomagali im, bo byli życi z nimi. To co mi nie wyobrażali, bo tak samo, że potem już i Polacy byli prześladowani, tak? No i trzeba było im pomóc. To taki był ludzki obowiązek. Jak można było przejść obojętnie? Pani ryzykowała życiem. Wie pani, to co nie wolno, to najlepiej smakuje, to nie? To jest polska dusza. Marysiu, czy ja, Józef Chonik, jeszcze będę kiedyś siedział przy prawdziwym stole? Jakby pani mogła cofnąć czas, czy pani by zachowała się tak samo? Oczywiście, że tak. Przed wybuchem II wojny światowej zamieszkiwało w Piaskach około 7 tysięcy ludzi, w tym 2/3 Żydów, a 1/3 Polaków. Odbywały się tu słynne jarmarki, targi końskie. To małe miasteczko tętniło życiem, dookoła otoczone wioskami i rzekami. Myśmy świętowali w niedzielę, oni świętowali w sobotę. I piaseccy ludzie to przeważnie sobie mówili po imieniu. I Żydzi też. To nie, się nie posługiwali się nazwiskami, tylko ty Janie, ty Karolu, ty Godlu, ty tam Janku, tak, także tak. Żydzi przeważnie byli tymi handlarzami, kupcami. Było masę tych kupców. Oni się trudnili handlem i rzemiosłem, ale lekkim rzemiosłem. Było 3 młyny, 2, które mieli Żydzi, to własność była żydowska, młyn Hochmana pod nazwą Korona, i tu była i przy tym kaszarnia, to był duży parowy młyn, nawet zasilali pewne budynki, zasilali prądem oni. To był bogaty Żyd. W tym młynie pracowali Polacy. Byli młynarzami, oberami, mechanikami. Traktowani byli dobrze. Dużo było Polaków, a Żydzi to przeważnie tylko handlem tym, tak. A Polacy u nich pracowali. I oni zapewniali dobre ten wynagrodzenie, traktowani byli dobrze i była taka współpraca dobra. Drugi rzym, to ten był młyn parowy, a drugi był młyn wodny nad rzeką Giełczewką. Układało się jak najlepiej tam, nie krzywdził, nawet udzielali pożyczek, bo Żydzi mieli pieniądze. I Żydzi mieli handel zboża, to był żydowski. Żydzi skupywali zboże i, no i sklepy spożywcze, tekstylne, obuwie, wszystkie sklepy i piekarnia, ale była i polska, były dwie piekarnie polskie. Taka zdrowa konkurencja. Była konkurencja, ale zdrowa konkurencja. Była wytwórnia wód gazowanych, to też przez, to była żydowska, także handel i taki lekki ten przemysł to był ten żydowski. W Piaskach było dwie szkoły, szkoła numer 1 i szkoła numer 2. Potem jeszcze powstała szkoła, średnia szkoła zawodowa, taka dokształcająca zawodowa. Jeszcze budynku szkolnego nie było własnego, tylko w domach. Wynajmowane były w prywatnych domach. Jedna ze szkół mieściła się w domu moich rodziców.
jak rodzice wybudowali dom duży, bo mieliśmy dwa domy i taką gospodarkę trochę, kuźnia była, ojciec był rzemieślnikiem i miał wykształcenie takie średnie na tamte czasy, znał dobrze język rosyjski i troszeczkę niemiecki. Był społecznikiem, bo był kiedyś w młodości działaczem, takim konspiratorem. Aresztowany, wywieziony do Kazachstanu jako młody chłopiec, tylko tu działał w Lublinie. W Lublinie tu się uczył zawodu i tu do szkoły chodził, do takiej jakiejś szkoły kupieckiej. Kończył tą szkołę i mieli zebrania. Jak opowiadał, to mieli zebrania w kościele Świętego Ducha. No potem nakryli to ci Rosjanie, czyli okupanci, i część tej młodzieży była aresztowana i między innymi był mój ojciec i wywiezieni do Rosji i w Kazachstanie. No, ojciec już matki nie miał, tylko swojego ojca, czyli dziadek myślał, że już on nie żyje, bo nie miał żadnej wiadomości. Po jakim czasie, bo po 2 latach powrócił stamtąd, jakoś udało mu się wrócić i tu się osiedlił na stałe. Moi rodzice wybudowali duży dom czynszowy i wynajęli piętro dla szkoły, bo było 2 szkoły, bo się nie mieściły już dzieci. Boisko było, to był teren taki górzysty, to i na nartach jeździli, było boisko i ci Żydzi przychodzili i brali udział w różnych tych zawodach, tych rozgrywkach międzyszkolnych, także to wszystko się bardzo ładnie układało, dobrze się układało. Festyny urządzane były na placu takim targowym, festyny tych młodzieży, młodzież z innych tych szkół, z innych gmin przyjeżdżała i brali udział i Żydzi w tych zawodach, bo była skocznia wzwyż, skocznia w dal, rzut dyskiem, rzut kulą. W siatkówkę grali, w 2 ognie grali, w koszykówkę i wszyscy razem. Tak nie było takiego żadnego uprzedzenia. Były organizacje, jak ja pamiętam, były organizacje, które z sobą współpracowały. Żydzi mieli organizację Shomer i Beitar. Beitar, to do Beitar należała taka ta elita żydowska, a ci to tak bardziej taka socjalistyczna, komunistyczna, Shomer. Ale myśmy się nie wtrącali w ich sprawy organizacyjne, on mi. Z tym, że współpracowali. Na przykład Strzelec, organizacja strzelecka, to była połączona, tak, miała takie połączenie z tym, z Bejtarem, bo to była prawicowa organizacja. I jak oni urządzali jakieś zabawy, to zapraszali Polaków, to młodzież i ta młodzież z sobą współpracowała. Także ci Shomer to już była taka, oni się tak nie ujawniali, oni się ujawnili dopiero w 1939 roku, jak weszli do nas Rosjanie. Policja była granatowa, to tylko Polacy w tej policji. Żydów w policji nie było przed wojną. Oni tylko pracowali w gminie. Był lekarz, była dentystka żydowska, bardzo sławna, lekarz taki był sławny. To nazywali go potem, czy to doktor Judym, bo szedł do tego, do ludzi. I za darmo, pomagał. Jak był, zobaczył biedę, to nie wziął, jeszcze tam jakiś lek dał. Także wszystko się układało dobrze. Mieszkali Żydzi u nas w tym domu drewnianym. Duży dom drewniany, to mieszkaliśmy my i żydowska rodzina mieszkała. On handlował tymi kurami, drób skupował i jajka skupował. Szmul i Jankiel Rosenberg.
i tam te córki, trzy córki u niego. Zawsze nam na święta robiła rybę po żydowsku i tak. Że takie, że to nie tylko nam i tak ludziom robili. Oni mieli to słynną macę na Wielkanoc, no to myśmy chodzili tam do nich, po tą macę dawali. Prawdziwa wspólnota. Tak. Na kusaki to takie rogaliki, humatasz nazywali. A oni od nas nie jedli, dlatego że u nas na smalcu się robiło też, a u nich na maśle, bo margaryny się nie znało jeszcze wtedy, na maśle, bo nie wolno i na tej, na kurzym, na gęsim tłuszczu, tak. Była synagoga i był dom modlitwy. W synagodze, w domu modlitwy codziennie się tam spotykali, ale nie wszyscy, tylko byli tacy już ortodoksyjni Żydzi z tymi brodami, tak, chodzili z tymi metyckami, chodzili tam. Żyd, tak się mówiło, że Żyd nie zjadł, dopóki się nie pomodlił i nie zarobił. Do nas taki Icek zawsze, jak wracał z tej modlitwy, to zawsze wstąpił, porozmawiał sobie z moim ojcem, potem wyszedł, on był faktorem, wyszedł przed dom, sobie ten Icek Nudel wyszedł przed dom i szukał, może ktoś coś chce kupić, to on już wskaże. Faktorstwem się takim zajmowali i za to zarabiali na tym. Także było też, nie tylko wszyscy byli bogaci Żydzi, ale byli i biedni Żydzi. Tylko się wspomagali. To trzeba przyznać, że się wspomagali. Nie chodzili po jałmużnie, tylko między sobą wspomagali się. Bo u nas było dużo żebraków, a tam żebraków nie było. Wszelkie spory rodzinne, sąsiedzkie, a nawet handlowe rozstrzygane były przez rabina polubownie. Tym samym unikano wysokich kosztów sądowych, jak też rozgłosu na forum publicznym. On był sędzią i to, co zostało uzgodnione, było z całym szacunkiem wykonane. Zdarzały się także spory między Żydami i Polakami. Wtedy rabin spotykał się z księdzem i wspólnie rozsądzali zwaśnione strony. Współpraca dobrze się układała, porady były mądre i skuteczne. Waśnie ustawały, a życie toczyło się dalej. Jak się kończył szabat, to szabat się skończył, zaczynał się w piątek, a kończył się w sobotę już wieczorem. To wtedy ładnie się ubierali ci młodzi i spacerowali. Prezentowali swoje stroje, te młode. No, chłopcy nasi, niektórzy mieli te sympatie do tych dziewczynek. Ten był bogaty, rodzina Kochenów była bogata, jeden Kochen miał dwie córki, jedną już taką dorosłą, drugą małą, to ta Itka była tak piękna, że miała zostać mis Polski. W połowie lat 30. swoją aktywność wzmogli antysemici skupieni wokół narodowej demokracji, którzy wzywając do bojkotu żydowskich sklepów oraz rozwoju konkurencji, wyrażali w ten sposób swoje niezadowolenie z ekonomicznej dominacji Żydów w miasteczku. Przyjechali ci poznaniacy, to tak gdzieś w 36. roku, będą zakładać sklepy i konkurencja Żydami. Zaczęli proponować, no chcieli lokale. No, u mojego ojca nie dostali, ojciec nie chciał, nie wynajął. To pamiętam, te dziewczynki jak chodziły tam, przyczepiały te dzieci, przyczepiały, nie kupuj u Żyda. I ci polaniacy dawali takie kartki i dali tam dzieciom, wynajmowali te dzieci, takie biedniejsze dzieci, ale polskie dzieci. I nie kupuj u Żyda, albo ta świnia kupuje u Żyda.
przyczepiali. Jak ktoś wchodził do sklepu, to miał na plecach przyczepioną to agrafką, tą, czy tam szpilką jakąś, tą taką karteczkę. Ta świnia kupuje u Żyda, albo nie kupuj u Żyda. I ksiądz nasz, i ludzie nasi, piaseccy, tacy rdzenni piaseccy, mądrzy ludzie, sprzeciwiali się. Ale ze wsi niektórzy, przecież dużo było analfabetów, dużo przecież... Nie umieli tego tak, był taki, i biedy było dużo, biedy było dużo. To szedł, bo tam trochę taniej było. Panny. Patrzą, młode chłopaki przyjrzą, dużo tych młodych przyjechało. Atrakcje. No to ten, a to ten z tą chodzi, a to ten schodzi z poznaniakami, tak. No. Z zachodu przyjechali. Z zachodu, kultura wyższa, nie? Oni tak, ubrani, tak. Także, ale na przykład ze Strzelca, z organizacji Strzelca, nikt nie poszedł na taką łatwiznę. Sprzeciwiali się temu. Strzelca, z PLW, harcerzy, ksiądz wtedy Stodulski zabronił z tego, nawet z ambony. Powiedział, żeby tego, że proszę przestać, przerwać tą taką agitację. To była taka agitacja. Oni tam. Potem jak wybuchła wojna w tym, we wrześniu, za jakiś czas okazało się, jeden w SS, drugi z Niemcami współpracuje. To była tak zwana piąta kolumna. Nadeszła sroga zima. Okupant wprowadził swoje rządy. Restrykcje, nakazy i zakazy. Zaczęły się łapanki, wywożenia na przymusowe roboty do Niemiec, aresztowania i więzienia. W planach hitlerowskich Niemiec pierwszym etapem zagłady ludności żydowskiej było przesiedlenie i koncentrowanie w miejscach odosobnienia, tak zwanych gettach. Piaski miały być gettem tranzytowym, skąd miano transportować Żydów do obozów koncentracyjnych, czyli obozów zagłady. Przywieziono tu około 10 tysięcy Żydów z różnych stron Europy. Jak przyjechali z zachodu, to ze Starogardu, spod Szczecina. To było zimno. Ich przywieźli do Lublina pociągiem, a były wyznaczone furmanki w piaskach od tych rolników. No, furmanki były wyznaczone, przyjechały w te furmanki do Lublina na stację. I ich zabrali. A ile ich wtedy przyjechało, to już nie pamiętam. No i trzeba było ich gdzieś rozlokować. Część Piask była już zniszczona, bo były te bombardowania w tym, w 1939 roku już trochę było zniszczone. Zresztą w ogóle ludzie nie mieli tyle pomieszczeń, tak dużo pomieszczeń jak teraz. Teraz to jest zupełnie inaczej, więcej wymagań. Kiedyś to w jednej izbie to cała rodzina mieszkała. Tak, a i u tych Żydów tak samo, tak, to było, tam nie było, rozlokowani byli, no i nie było gdzie, to w prowizorycznych takich, tych mieszkaniach, komórkach, do komórek takich ich tam rozładowali i rozlokowali. No ale myśmy przyjęli taką rodzinę. To było dwie córki, ten Żyd Wolf i Hanna i Gertruda. Mieliśmy takie, takie łóżka żelazne składane, to szafkę taką, bieliźniarkę, tak, to żeśmy tam stół i oni tam mieszkali. Mieszkali dotąd, dopóki nie stworzone było getto. Opaski z gwiazdą Dawida to był wstęp do czegoś, co niecałe dwa lata później przybrało kształt tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli zagłady. Termin ten skrywał przerażającą rzeczywistość dzieci i starców umierających w gettach z głodu i chorób, martwe matki tulące w masowych grobach jeszcze żywe niemowlęta, kolumny nagich ludzkich istot pędzonych do komór gazowych. Holokaust zaczął się od tej jednej rzeczy – nakazu noszenia identyfikacyjnych opasek.
Wtedy była niezwykła odwaga. Pani też przecież była łączniczką, zdaje się, z organizacją żydowską. Tak. Przynosiła leki do getta, broń. Leki do getta, broń, tak. No i także to musiała być wielka odwaga, młoda dziewczyna, tak. Proszę pani, bo najpierw nie wolno było do getta, getto powstało. Jeszcze było otwarte getto. No to myśmy dziewczynki chodziły, no. Na złość, nie? To było tak, a nie wolno, a wam pokażę. Na przekór. To tak, na przekór. No to lenty te były, te opaski z Gwiazdo Dawida, to te, do koleżanek najpierw. To też miałyście tą opaskę? Tak, taka niebieska ta Gwiazda Dawida do koleżanek. No to koleżanki się cieszyły, żeśmy przyszły, to żeśmy tam coś zaniosły im, a nie, paradowałyśmy. To jeszcze Niemcy nas tak nie znali. Tak, tak. Miejscowa ta żandarmeria, wie pani, no a także się chodzili, no to gdzieś się tam jak Niemcy, o mówię, przyszli Niemcy, to my gdzieś się tam skryły, nie? Czy w domu zamknęły, czy coś, bo na razie tak nie. To ja przechodziłam, to też ksiądz mi pomagał, ksiądz Mroczek wtedy, to jak ja chodziłam, to tak budynek ten gospodarczy taki, ten, to był granicą, kościelny budynek, to był granicą w getcie. Tak, to suwał deskę, bo to z desek był budynek, nie taki. Taki chlew, taka obora, a to tam ten kościelny miał trawę czy tam coś, bo miał i krowę. To się tak ściągnęło, to ksiądz pilnował, a ja weszłam i tam zaniosłam. Za młynem to też było ogrodzone drutem kolczastym, tak? Ale tam już były stawy i łąki. To tam można było, o tak miękko, to tam się podnosiło drut i pod drutem. Ja pod drutem już miałam swoje takie miejsca, pod tym drutem podchodziłam. No to, no i tak się udawało. Teren getta został ogrodzony wysokim płotem i drutem kolczastym po obydwu stronach ulicy Lubelskiej. Kiedy getto zostało zamknięte, przy bramach pełniła wartę policja żydowska. Bramy były otwierane dla przechodzących grupowo z jednego getta do drugiego tylko raz dziennie w celu zaopatrzenia się w wodę, gdyż jedna strona getta studni nie posiadała. Był to dramat. Każdy chciał jak najszybciej naczerpać wody. W tym popłochu nie brakowało narzekań i płaczu. Ale nam, Polakom, udzielającym pomocy, zamieszanie to ułatwiało wejście i wyjście z getta. Mieliśmy umówionych żydowskich policjantów, którzy ułatwiali nam to wejście. Za udzielanie jakiejkolwiek pomocy Żydom groziła kara śmierci. Mimo to pomoc była udzielana. Znaczy, współczuli im i pomagali im, bo byli życi z nimi. To co by nie wyobrażali, bo tak samo, że potem już i Polacy byli prześladowani, tak? No i trzeba było im pomóc. To taki był ludzki obowiązek. Jak można było przejść obojętnie? Tam był punkt kontaktowy, tak, tak, tak. To tam wyrabiane te dowody osobiste, czy karty, tak zwane. Tam przychodziła z lekami, z kontakt. Tam się leki im donosiło, bo a leki dawał doktor Warzański, polski doktor. On był bardzo wdzięczny im, bo oni go kiedyś, on pamiętał dużo pomocy, ale sam nie mógł iść, bo już starszy był. To ja byłam łącznikiem między Żydowską Organizacją Bojową, której przewodniczącym był też Cohen, ale fotograf. Tak. Związek Walki Zbrojnej był, a potem przekształcony w 1942 roku. W lutym powstała Armia Krajowa, więc wchłonęła te wszystkie, Armia Krajowa wchłonęła te wszystkie organizacje, takie jak Unia, tam inne, tak, to i myśmy weszli, my weszliśmy do tego, do Armii Krajowej. I w dalszym ciągu była ta pomoc udzielana. To był punkt. To było, byłam łącznikiem z organizacji, a niezależnie od tego, jako
osoby z żyta z nimi. Pomagałam, tak, tak. Tak, pomagaliśmy rodzinnie, bo i bracia pomagali, bracia bardzo dużo pomagali, szczególnie jeden ten, co nie żyje, to już tak dużo pomagał. Getto zostało otoczone przez oddziały SS-manów i komando ukraińskie. Wszystkim Żydom polecono stawić się z bagażem ręcznym na placu, skąd mieli być przetransportowani na wschód. Wśród płaczu, dzikich wrzasków komanda ukraińskiego i policji żydowskiej ludzie opuszczali swoje domy. Ociągających się niesprawnych fizycznie starców i dzieci zmuszano biciem do pośpiechu. Kolumna liczyła około 2000 osób. Na czele kolumny, w pierwszej czwórce w ubiorze starozakonnym, szedł rabin. Kolumna skręciła na szosę chełmską do Trawnik. Jak pierwszy ten transport jak był, to oni się schowali i nie poszli. I ja już tam im żywność donosiłam, co tam potrzeba, wymianę na coś. Pan Kuźmiuk miał piekarnię w Piaskach. Był wydawany, chleb był na kartki. Ale ten bardzo mnie polubił i tam wykupywaliśmy, mieliśmy kartki i ten chleb wykupywany był. No to trzeba było, to kartkę odcinali i potem nalepieli, bo musieli się z tego rozliczyć, nie? Wszystko rozliczyć, ten co wydawał to piekarnię. I ona, ta pani, ta Tamara Kuźmiukowa, miała małe dziecko, no to tak. To on mi powiedział, że jak ja popilnuję dziecka, to ona wtedy może te wklejać na takie odcinki, te karteczki małe, takie odcięte. No to dawał też chleb za to. To już był chleb, ja im nosiłam do tego, do getta. No i można było upiec coś w piekarni po chlebie, bo chleb był pieczony. Teraz to elektryczności, a przedtem to palili w piecu ogień, potem piec był rozgrzany, chleb i po chlebie można było tam placek jakiś upiec, prześniaki czy takie nazwane placki, płomyki czy ciastka, to już pozwolił, bez zapłaty. W międzyczasie został uruchomiony kolejny obóz zagłady w Sobiborze. To właśnie tam wysłano większość transportów z Piask. Wspomina Arnold Hindels. Godzinami staliśmy w prażącym słońcu, podczas gdy SS przeszukiwało wszystkie kwatery w getcie i przeprowadzało na miejscu egzekucje. Ciągle słychać było strzały. W końcu długa kolumna wyruszyła, wiedziona przez niemieckich, a przede wszystkim ukraińskich SS-manów. Dotarliśmy do stacji kolejowej w Trawnikach. Natychmiast zostaliśmy wpędzeni po 150 osób do wagonów towarowych. O świcie drzwi zostały otwarte. Ci, którzy jeszcze żyli, wydostali się na zewnątrz. Zdecydowana większość już nie żyła. Staliśmy na bocznicy. Nie widać było żadnego budynku ani stacji. To wtedy córka ta, Hanna, z tym poszła. Tak. Okazało się, że wtedy ich wzięli do Sobiboru. Potem została tylko ta Gertruda z ojcem. No, a potem był już taki duży transport. I on został sam, druga zabrana, bo on się schował za tą szafę. Odsunął sobie deskę. W tym mieszkaniu w getcie. I on odsunął sobie tą deskę, w szafę i tam się za szafę schował i dobrze sobie zasunął deskę, także jego nie wzięli, został sam. I od tamtej pory ja już chodziłam, żeby go nie zostawić, bo on jak sierota. I ja już mu donosiłam jedzenie, coraz, ja prawie tam co drugi dzień byłam. Ale pani ryzykowała życiem, żeby tam... Ale to było... Wie pani, to co nie wolno, to najlepiej smakuje, taka jest, nie? Polska dusza. tak. No żal mi było go bardzo, on płakał, tak. Opiekowałam się, potem go wyprowadziłam. No i to było, a on
1943 roku był zabrany. Ja go przyprowadziłam do stodoły do nas i był w stodole. Tam mu donosiłam to jedzenie, tak? I to było w tym. I wie pani, no potem patrzę, nie ma go. No i on, a on tak tęsknił i on liczył, że ta Gertruda wróci. I on wrócił, krótko był tam w tej stodole. I wrócił do getta. Wrócił do getta i jak był ten transport, taki duży transport w kwietniu, to go wywieźli. Zorganizowaliśmy taki wyjazd, żeby zobaczyć gdzie, a on i do Trawnik, przyjechaliśmy do Trawnik i na peronie stały wagony, takie dla zwierząt, bydlęce te wagony i oni byli załadowani, Żydzi załadowali tych Żydów nie do obozu, tylko do tych wagonów i te wagony potem pojechały i myśmy wrócili, już nie pojechaliśmy tam do tego i ja jego widziałam w tym okienku. I on też nas widział. Wśród Żydów wypędzonych z Piaseckiego getta było wiele znanych nam bliskich osób, które na zawsze pozostały w mojej pamięci. W kolumnie między innymi poszła rodzina Kochenów z piękną córką Itką, Hochmanów, Honigów, pani Kramer, Niemka, która nie opuściła swojego męża Żyda. Wśród prowadzonych szli dawni uczniowie i uczennice, koleżanki i koledzy z klasy. Mania, Rywka, Esta, Dora, Hanna, Moniuś, Abramek, Szmulek, Chaim, Moszek i Józef. Mieli nadzieję, że będą żyć, że może coś się odmieni, kiedyś wrócą. W dniu 8 listopada 1942 roku, w niedzielę, miała miejsce akcja likwidacyjna getta w Piaskach. Przybywało tam jeszcze ponad 2000 Żydów, którym udało się uniknąć wcześniejszych deportacji. Jako pierwszy zlikwidowany został szpital żydowski. Lekarzy i chorych rozstrzelano. Ich zwłoki wyrzucono przez okno, a następnie przewieziono na Kirkut, cmentarz żydowski. Pozostałych Żydów wypędzono i stłoczono w punkcie zbiorczym. Oficerowie niemieccy w asyście Ukraińców i żandarmów przeprowadzili selekcję, podczas której wywoływali Żydów posiadających karty pracy oraz tych, którzy ich zdaniem mogli posiadać jeszcze jakieś kosztowności. Resztę poprowadzili na Kirkut, gdzie miała odbyć się egzekucja. 4 dni wcześniej z polecenia żandarmerii 30 członków Ochotniczej Straży Pożarnej wykopało tam 3 doły o wymiarach 10x5x4 metry. Rozebrani Żydzi pojedynczo stawali na położoną w poprzek deskę. Zabijano ich strzałem z pistoletu w tył głowy, a zwłoki spadały do rowu. Po jakimś czasie, aby przyspieszyć egzekucję, Niemcy ustawiali na desce po kilka osób i strzelali do nich z pistoletów maszynowych. Egzekucja trwała cały dzień. No to chciałam właśnie zapytać pani, bo szczególnie ta historia Lewinów, właśnie ojca i dwóch córek, jest taka tragiczna, bo w końcu jednak nie udało im się przeżyć. Czy tak jak pani patrzy z perspektywy tych wielu lat, czy pani, jakby pani mogła cofnąć czas, czy pani by zachowała się tak samo, czy pani też by się tak zaangażowała właśnie w ratowanie Żydów, w pomoc ich, również w Armię Krajową? Oczywiście, że tak. Bo dużo pomogłam, a każdy chciał, a jeszcze trochę, chociaż dzień, chociaż dwa. Ciągle żyli wszyscy nadzieją, że może coś. Jak ich wywieźli tam do tego, to też mówili, no przecież ten Honig był wywieziony i uciekł. Honig? Tak. Uciekł ten Józio. Był w Bełchcu. Honig uratowany przez waszą rodzinę. No, nie tylko przez naszą, bo wie pan, bo potem mu brat mój, mój ten Olek zmieniał kryjówkę, miał kontakt. To myśmy z Honikami to mieli bardzo bliski kontakt. Chciałam teraz właśnie zapytać, czy
Czy może z kimś właśnie z uratowanych Żydów lub z ich rodziną udało się Pani już spotkać po wojnie? No to z Honikiem. Mhm. Z Honikiem, teraz z tym Tajersteinem, drugim z tym Szymkiem. Heniek Guthardt, to on był u ruskich. Jego matce ja pomagałam też, żywność jej donosiłam, to ja jej pomagałam życie. To on jak przeżył po wojnie, bo był w armii Andersa, najpierw w Rosji, potem w armii Andersa. I potem jak przyjechał, dowiedział się, że ja nie wiem od kogo się dowiedział, to przyjechał dziękować, w Austrii mieszkał, zapraszał nas do Austrii, żebyśmy pomagali jego matce, ale ona zginęła. Dresza Równa, Hanka, Cesia Dresza Równa, to pomagaliśmy im, jak się ukrywali też. Do Honika, Honik się ukrywał tam koło Kozic, to byłam kiedyś z nim, rozmawiałam, a on tak do mnie mówi: Marysiu, czy ja, Józef Honik, jeszcze będę kiedyś siedział przy prawdziwym stole, bo on wtedy w tym chlebie takim siedział. Jak byłam w Kanadzie i właśnie opowiadałam to i ona potem do mnie podeszła, przedstawiła się, Lena Atlas. Lena Atlas przedstawiła się. Ja mówię: oj, to ja pani ojca znałam, bo ja w pani, to nie znałam tak blisko. Atlas, mówię, to miał sklep w Lublinie z odzieżą na krakowskim przedmieściu. Ona mówi: tak, to mój ojciec. Zapytała mnie, to skąd ja wiem, że tak. Bo ja miałam wujka w rodzinie, miałam takiego w rodzinie, który znał się, bo pracował w urzędzie skarbowym i znał się z nim. I powiedział im, jak skończyłam, szłam do szkoły średniej, to musiałam mieć granatowe szynel, ubranie, takie palto, to się nazywało szynele tak zwane, uczniowskie, z wypustkami. To, no i to rodzice dali pieniądze, on mówi: to ja pojadę do Lublina, bo tak nie było, do Lublina, do takiego magazynu, to kupi się, będzie taniej, bo on ma znajomości. Tak. Moja koleżanka zapłaciła 60 zł, za to rodzice jej zapłacili, a ja zapłaciłam 48, bo on mi obniżył. Ona i jej siostra, tylko siostra była gdzie indziej, a ona była, ją przechowała i powiedziała, kto ją przechował. I pani Sabina Bojanowska, to była dozorczynią w domu tym Grygowej, a ona była dozorczynią. Wiele wspólnych przygód, wydarzeń radosnych i bolesnych z tamtych lat na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Słowo antysemityzm było dla nas obce, zupełnie nieznane. W oczach rozpacz, smutek z żalem, oczy z bojaźni wielkie, ogromne, szli jak istoty bezdomne. Tu się urodzili na polskich ziemi, tu domy swoje mieli, rodziny, pracowali wśród długich lat, od świata odcięci, przez Hitlera przeklęci. Cześć ich pamięci.